Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej praktyce. Dziś w planach choreo winiasa. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim osobom, które nas wspierają. Dzięki temu możemy tworzyć, dzięki temu możemy być teraz z Wami w internecie. Jeżeli również macie ochotę odwdzięczyć nam się za pracę, jaką wykonujemy, możecie nas wesprzeć i wszystkie informacje, jak można to zrobić, znajdziecie w opisie tego filmu. Dzisiejsza praktyka to praktyka, w której postaramy się zbudować sekwencję, którą będziemy przepraktykowywać jak trochę taki taniec. Więc postaramy się nauczyć dłuższej sekwencji. Będzie nam potrzebna mata i właściwie nic poza tym. Może ręczniczek do tarcia potu, bo myślę, że praktyka wyjdzie dość intensywna. Zaczniemy sobie od pozycji balasana. Usiądźmy na piętach. Czoło połóżmy na macie, ręce albo wzdłuż ciała, albo przed siebie, jak wolicie. I przez chwilkę skupmy się na oddechu. Powoli, krok po kroku, zacznijmy obserwować, jak wędruje powietrze. Jak pięknie otwiera nasze plecy. Jeżeli do tej pory było inaczej, to zacznijcie oddychać przez nos. Możecie przymknąć gardło. Zróbmy jeszcze jeden głęboki, spokojny wdech i wydech. Z kolejnym wdechem unieście głowę i przenieście ręce przed siebie. Teraz z wydechem dłonie wędrują na prawą stronę, lewa na prawą i opadnijmy w dół w kierunku maty. Delikatnie pociągnijmy pośladki w lewą stronę, tak żeby poczuć cały lewy bok tułowia. Zróbmy tu jeszcze jeden wdech i wydech. Na wdechu delikatnie do góry, zmiana strony z wydechem. Tu jeszcze wdech, wydech, spływamy niżej i pośladki delikatnie ciągniemy w prawą stronę. Łagodnie wdech do góry, powrót do centrum, wydech, czoło, mata. Kolejny wdech, unosimy się do klęku i od razu do wklęsłych pleców uruchommy kręgosłup. Wydech, zaokrąglamy się. Wdech, wklęsłe plecy. Wydech, okrągłe. I wdech, wklęsłe. Ostatni raz, okrągły wydech. Wklęsły wdech. Z wydechem przez wklęsłe siadamy na pośladkach. Wyciągamy ręce jeszcze mocniej do przodu. Przez okrągły wdech do góry. Biodra delikatnie z wydechem w dół. Wdech, klatka otwarta. Na razie kolana na macie, wzrok w górę, wdech. Z wydechem wędrujemy pośladkami przez wklęsłe plecy napięty. Jeszcze raz wdech przez okrągłe plecy do góry. Wydech, biodra wędrują w dół. Wdech, otwieramy klatkę, zerkamy w górę. Wydech, przez wklęsłe plecy wędrujemy. Napięty ostatni raz, wdech przez okrągłe. Wydech, opuszczamy biodra. Wdech, otwarta klatka, przeciągamy się. I wydech, przez wklęsłe w tył siadamy. Dodatkowy wdech. I wydech. Kolejny wdech, miękko do góry, ręce wędrują za siebie, splatamy dłonie w koszyczek, wdech, otwieramy klatkę, wydech, odsuwamy dłonie od siebie i troszeczkę w górę. Jeszcze jeden wdech, możemy spojrzeć ku górze i wydech.
Puszczamy dłonie, wdech do góry, splatamy koszyczek z przodu i wydech przed klatkę piersiową. Parę razy rozkręcamy wdech w prawą, wydech w lewą. Dziś nadgarstki będą miały dość dużą, znowu w prawo wdech, pracę do wykonania. Wydech, wdech, zmiana kierunku, więc rozgrzejmy. Wydech, zmiana kierunku. Wdech, ręce góra, przeciągamy się i z wydechem dłonie mata balasana. Wdech, wklęsłe plecy, pozycja krowy, już podwinięte palce. Wydech, do psa z głową w dół. Wdech, obie pięty w górę, przeciągamy się. Wydech, obie pięty w dół. Wdech, pięty góra, wydech, pięty w dół. Ostatni raz, góra, wdech. I wydech, dół, wdech, przejdźmy między dłonie, wydłużając plecy. Wydech, chwyćmy za łokcie, głęboki skłon, chwilę zostańmy, zróbmy wdech. I wydech, jeszcze jeden wdech, puszczamy ręce, uginamy nogi, wydech, wdech, kręg po kręgu, rolujemy się w górę, poprawiamy koszulki. Wydech, barki na łopatki, ruch okrężny. Wdech, ręce w górę i wydech, samastitihi. Zaczniemy uczyć się naszej sekwencji. Wdech do góry. Wydech, łagodny, spokojny skłon. Zbudujemy ją na powitaniu słońca. Wdech, wydłużamy kręgosłup i wydech, chaturanga. Wędrujemy do tyłu i schodzimy w dół. Wdech, pies już z głową w górę, kolana nad matą. I wydech, pies z głową w dół. No to zaczynamy. Zacznijmy od prawej nogi. Wdech, unosimy ją tyle, ile można w górę i zostajemy. Postarajcie się utrzymać prawe biodro na wysokości lewego. Nie unoście go wyżej, za to unoście nogę tak wysoko, jak to tylko możliwe. Odpychajcie się od dłoni. Jeszcze jeden spokojny wdech. I to jest nasza pierwsza pozycja. Z wydechem zaokrąglamy plecy, przyciągamy kolano do klatki i do czoła. I zostajemy. To mocna pozycja. Chcemy się jak najbardziej zwinąć w kulkę. Jeden. Odpychamy się dłońmi. Dwa. I unosimy wysoko tylną piętę. I trzy. Odstawiamy prawą stopę między dłonie i miękko wchodzimy do Anjaneasana. Wyciągamy ręce w górę, biodra są na wprost. Staramy się opuszczać pośladki nisko, możemy wchodzić w tyłopochylenie. Wzrok, jeżeli mamy balans i będzie czas, wędruje w górę. Jeszcze spokojny jeden wdech. I z kolejnym wydechem splatamy dłonie i dłonie wędrują na potylicę. Teraz chcemy w tej pozycji, żeby szeroko rozchodziły się na boki. Delikatnie zbieramy łopatki. Cały czas biodra spływają w dół. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Z kolejnym wdechem będziemy odchylać pozycję, czyli delikatnie wchodzimy w wygięcie w tył i spoglądamy może po skosie w górę, może nad siebie. A jak ktoś jest bardzo wyćwiczony, to próbuje za siebie spojrzeć. No ale musimy wyczuć, co jest dla nas dobre. Tu zróbmy jeszcze jeden głęboki wdech, wydech, może troszkę niżej biodra, wdech. I teraz płynnie z tej pozycji z wydechem skręcamy w prawą stronę, czyli troszkę wychodzimy z wygięcia i skręcamy w stronę, można to zapamiętać, nogi, która jest z przodu. Wzrok wędruje za prawym łokciem. Robimy tu głęboki wdech, wydech, jeszcze jeden wdech i wydech. No dobra, kolejny wdech, powrót do centrum, ręce w górę. Ta pozycja już była, to nie będziemy jej tłumaczyć. Z wydechem odkładamy dłonie na matę. I nasze dzisiejsze przejścia będą wyglądały w ten sposób. Wdech, prawa noga wędruje w górę, nie bardzo wysoko, trochę w górę. Wydech, chaturanga. Stąd wdech do psa z głową w górę i wydech do psa z głową w dół. Gdyby ta chaturanga z nogą w górze była za trudna, zwykła też będzie ok. No dobra, to lewa strona. Lewa noga, wdech do góry i przytrzymujemy. Jeden. Ustawcie biodra.
Dwa, starajcie się odpychać od dłoni. I trzy, zaokrąglamy kręgosłup, przyciągamy kolano i chcemy dotknąć czołem do niego. Jeden, głęboki oddech. Dwa, to jest nasza pozycja wydechowa. I trzy, stopa wędruje między dłoni i od razu do góry, to jest nasz wdech. Opuszczamy biodra nisko, szukamy takiego luzu w barkach. Jeden, możemy spojrzeć w górę. Dwa. I trzy, z wydechem dłonie wędrują na potylicę. No i pilnujemy naszych łokci, żeby nie schodziły się do siebie, bo będzie nam trudno później wejść w wygięcie. Zbieramy łopatki, cały czas schodzimy nisko biodrami. Ok, jeszcze jeden wdech, wydech, no i na kolejnym wdechu odchylamy się w tył. Tyle, ile można. Staramy się prostować tylną nogę, opuszczamy nisko biodra. Jeden, dwa, ok, i trzy. Z wydechem, delikatnie wychodząc z backbendu, skręcamy w lewą stronę, czyli znowu do tej nogi, która jest z przodu. Jeden. Dwa. No, ok. I trzy. Wdech do centrum, wyciągamy ręce w górę i z wydechem dłonie mata. No to przejście, lewa noga, wdech do góry, wydech, chaturanga. Wdech do psa z głową w górę. I wydech do psa z głową w dół. Zostańmy trzy oddechy i w czasie tych trzech oddechów możecie spróbować powtórzyć w głowie sekwencję, którą przed chwilą praktykowaliśmy. Jeden. Dwa. I trzy. No to spróbujemy w ruchu. Prawa noga, wdech, do góry, przeciągamy się. Wydech, kolano do czoła. Odstawiamy stopę. Wdech, Anjaniasana. Wydech, dłonie na potylicę. Wdech, backbend, odchylamy w tył. Wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, wyciągamy ręce w górę. Wydech, dłonie mata, prawa noga, wdech w tył, wydech, chaturanga, wdech, pies głową w górę i wydech, pies głową w dół, lewa noga, wdech do góry, wydech, kolano czoło, wdech, Anjaniasana, wydech, dłonie na potylicę, wdech, odchylenie, wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, Anjaniasana. I wydech, dłonie mata. Lewa noga góra. Wdech, wydech, chaturanga. Wdech, pies głową w górę. I wydech, pies głową w dół. Od razu prawa noga. Wdech, góra. Wydech, kolano, czoło. Wdech, Anjaniasana. Wydech, dłonie na potylicę. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w prawo. Wdech, ręce góra. Wydech, dłonie mata. Prawa noga, wdech, góra. Wydech, chaturanga. Wdech, pies góra. Wydech, pies głową w dół. Lewa noga, wdech, góra. Wydech, kolano, czoło. Wdech, Anjaniasana. Wydech, dłonie, potylica. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w lewo. Wdech, ręce góra. Wydech, dłonie, mata. Wdech, lewa noga, góra. Wydech, chaturanga. Wdech, pies góra. I wydech. Pies z głową w dół. Dajmy sobie 5 oddechów. Jeden. Uspokójcie oddech. Dwa. Możecie spróbować powtórzyć sekwencję w głowie. Trzy.
cztery i pięć. Wdech, spójrzcie przed siebie, przejdźcie między dłonie, wyciągając plecy. Wydech, pogłębiamy skłon. Wdech, całość góra. I wydech, samastitihi. Nauczymy się kolejnej części naszej pełnej choreografii. Wdech, unosimy ręce w górę. Wydech, głęboki skłon. Wydłużone plecy, wdech. Przejście bądź przeskok, czaturanga. Wydech, wdech. Pies z głową w górę i wydech, pies z głową w dół i z tej pozycji od razu prawa stopa między dłonie, tylna pięta w górze, wdech. Ta pozycja już była, biodra pamiętajcie nisko, barki opuszczone, mocna pozycja, silna, delikatne tyłopochylenie. Jeszcze jeden wdech, to jest nasza pozycja wdechowa i z wydechem dłonie wędrują na matę po obu stronach prawej stopy jeździec. Staram się opuszczać biodra. Mogę być na całych dłoniach, na opuszkach. To zależy od tego, jakie mam proporcje w ciele. Jeszcze jeden wdech i wydech. No to prawa ręka, wdech, unosi się w górę, łagodny, skręcony kąt. Biodra cały czas opadają w dół. Tu mogą jeszcze bardziej opaść niż w poprzedniej pozycji. Chcemy poczuć pośladek, chcemy poczuć rozciąganie przodu tylnej nogi. Zróbmy tu jeszcze jeden wdech, to jest pozycja wdechowa, więc z wydechem ręka wędruje na matę i od razu prawa stopa delikatnie wycofuje się w tył. To jest taka pozycja przejściowa i chcemy ustawić tu dłonie i naszą stopę mniej więcej w trójkącie równobocznym. Zróbmy tu jeszcze jeden wdech, żeby się zaprzyjaźnić z pozycją. Wydech, noga z przodu może być trochę ugięta. I z kolejnym wdechem unosimy tylną nogę w górę, ustawiamy ją równolegle do ziemi. Czubek głowy ciągnie do przodu, barki odsuwają się od uszu. Spokojny, głęboki oddech. Tu jeszcze wdech. Wydech. No i ta pozycja była wdechowa. Wdech. Z wydechem zaś przyciągamy kolano do czoła i zaokrąglamy plecy. Chcemy zwinąć się jak najbardziej w kulkę. Jednocześnie chcemy przyciągać stopę do pośladka. Trzymamy balans głównie na stopie, no ale pomagamy sobie rękoma. Tu wdech, wydech, jeszcze jeden wdech. Wydech. No i nasz kolejny wdech. Łapiemy równowagę i unosimy się w górę. Ręce nad głowę. Dłonie mogą być złączone. Mała utitahasta. Jeden. Barki opuszczone. Noga wysoko. Dwa. To jest nasz wdech. Ok. I trzy. Podobnie jak było w poprzednim wariancie, z wydechem dłonie wędrują na potylicę. Tu też chcemy delikatnie zebrać łopatki, poczuć siłę tej pozycji. Jeden, dwa, ok, i trzy. No to teraz wdech. Wędrujemy lewą nogą w tył, jednocześnie wchodzimy w wygięcie i tak jakbyśmy chcieli dotknąć stopą do naszej głowy. Jeden. Taki trochę tancerz, tak można by było przyrównać tę pozycję. Dwa, noga, na której stoimy, staramy się, żeby była prosta. No dobra, i trzy. Z wydechem zawracamy, czyli troszeczkę zaokrąglamy plecy względem tego, co było i skręcamy w lewą stronę. No i zostajemy jeden. Staramy się utrzymać balans. Dwa, tyle, ile można skręt. No dobra, i trzy. To teraz noga lewa wędruje w tył, ręce w górę, wdech. Anjinyasana, ta pozycja rozpoczynała, teraz też kończy sekwencję. No to z wydechem od razu dłonie mata, prawa noga, wdech. Do góry, czaturanga, wydech. Stąd wdech, do psa i wydech, do psa. No to cała lewa strona przed nami. Lewa noga do przodu. Wdech, zostajemy. Biodra opuszczamy w dół, szukamy
też takiego rozciągnięcia całego naszego przodu ciała. Dzisiaj dużo tych pozycji, które nas otwierają właśnie z przodu, przyda nam się do jakby trzeciej części. Jeszcze jeden wdech. No i z wydechem dłonie wędrują na matę. Biodra opadają w dół. Staramy się, żeby biodra były mniej więcej skręcone na wprost. Dłonie na opuszkach albo całe. Jeszcze jeden wdech. Wydech. No to lewa ręka, wdech do góry i biodra niżej. Wzrok możemy pokierować w górę. Jeden. Chcemy poczuć rozciąganie, być może pośladka, dwa, troszkę skrętu ciała. Te skręty też dzisiaj mają taką dużą rolę, pełnią. Dobra, wydech, dłoń, mata i wycofujemy lewą nogę. Tu chwilę zostańmy, żeby ciało się poczuło w tej pozycji. Zobaczcie, czy udało się ustawić trójkąt równoboczny z dłoni i stopy. Taka pozycja trochę jak do wyskoku. Zróbmy jeszcze jeden wdech. Wydech, no i ten wyskok, wdech, nie taki duży, prawa noga do góry i ustawiamy ją równolegle do ziemi. Czubek głowy ciągnie do przodu, noga ciągnie w tył, czujemy siłę, aktywny brzuch, dłonie zakotwiczone w macie, jeszcze jeden wdech, no i co? No i z wydechem przyciągamy kolano do czoła, zaokrąglamy plecy. Jeden. No to taka pozycja zwinięta. Dwa. Chcemy aktywizować mięśnie brzucha. Zobaczcie, czy tylko przyciągnęliście tak luźno, czy pracujecie brzuchem. Okej, no dobra, to trzy. Teraz zbieramy balans. Lewa noga to trudniej zazwyczaj. Wdech do góry, ręce nad głowę. Mała utitahasta. Jeden. Wzrok najlepiej tu chce kotwiczyć w jednym punkcie. Dwa. Barki rozluźnione. I trzy, z wydechem, dłonie na potylicę, delikatnie rozszerzone na boki, jeden. No i przygotowujemy się do tego wygięcia, dwa, które z czasem będzie bardzo spektakularne. Z czasem chcę zobaczyć, jak pięknie dotykacie stopą do głowy. No ja może jeszcze wam nie pokażę. I trzy, no dobra, to nasz wdech. Noga wędruje do tyłu, klatka piersiowa otwarta, wchodzimy w wygięcie, no i myślimy, że tam kiedyś ta noga dotknie. Jeden. Oj, szukamy równowagi. Dwa. I trzy. Wychodzimy z wygięcia i skręcamy w prawo. Czyli znowu jakby skręcamy do tej przedniej nogi. Tak można to zapamiętać. Wzrok wędruje za prawą, prawym łokciem. Jeden. Dwa. Okej. I trzy. Najpierw powrót klatki i wycofujemy nogę, unosimy ręce, to jest nasz wdech, tu wydech, dłonie mata, lewa noga w tył do góry, wdech, czaturanga, wydech. Pies z głową w górę, wdech i pies z głową w dół, wydech, trzy oddechy na próbę odtworzenia. Jeden. Dwa. I trzy. No dobra, to co? To ruszamy. No to prawa noga między dłonie. Wdech Anjaniasana. Wydech. Dłonie mata. Jeździec. Wdech. Prawa ręka w górę. Otwieramy. Wydech. Ręka w dół. Wycofujemy nogę. Wdech. Lewa noga w górę. Wydech, zaokrąglone plecy, dotykamy czołem do kolana. Zbieramy balans. Wdech, mała utitahasta. Wydech, dłonie na potylicę. Wdech, wygięcie, odchylamy się, drapiemy stopą w głowę. Wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, Anjaniasana. I wydech, dłonie mata. Prawa noga do góry, wdech, czaturanga, wydech. Pies głową w górę, wdech. I wydech, pies głową w dół, lewa strona. Lewa stopa między dłonie. Anjaniasana, wdech. Wydech, jeździec, lewa ręka, wdech. Do góry, wydech, w dół i wycofujemy stopę. Wdech, unosimy prawą. Wydech, kolano do czoła. Wdech, mała utitahasta.
Wydech, dłonie na potylicę. Wdech, noga do tyłu i odchylenie. Wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, Anjaneasana. Wydech, dłonie mata. Lewa noga, wdech do góry. Wydech, Chaturanga. Wdech, pies głową w górę. I wydech, pies głową w dół. Prawa stopa między dłonie. Anjaneasana, wdech, wydech, dłonie mata, prawa ręka, wdech, do góry, wydech, na matę, wycofanie nogi, wdech, lewa noga góra, wydech, zaokrąglenie czoło do kolana, wdech, Utita Hastamala, wydech, dłonie potylica, wdech, odchylenie, wydech, skręt, wdech, Anjaneasana, wydech, dłonie mata, prawa noga, góra, wdech, Chaturanga, wydech, pies głową w górę, wdech i pies głową w dół, wydech, no to lewa, między dłonie, wdech, do góry, wydech, dłonie mata, lewa ręka, góra, wdech, wydech, dół, wycofanie nogi, prawa noga, góra, wdech, wydech, kolano, czoło, wdech, mała Utthitasana, wydech, dłonie, potylica, wdech, odchylenie, wydech, skręt, wdech, noga, tył, wyciągnięcie, wydech, dłonie, mata, lewa noga, góra, wdech, wydech, Chaturanga, wdech, pies głową w górę i wydech, pies głową w dół. Dodatkowy wdech, miękki wydech, jeszcze jeden wdech i wydech. Wdech, przejście, przeskok między dłonie. Wydech, głęboki skłon. Całość, góra, wdech i wydech. Samastitihi, powtórzymy wszystko. Wdech, całość, góra i wydech, głęboki skłon. Wydłużone plecy, wdech i Chaturanga. Wydech, pies głową w górę. Wdech i pies głową w dół. Wydech, no to prawa noga, wysoko w górę, wdech. Wydech, kolano do czoła. Stopa między dłonie i Anjaneasana, wdech, wydech. Dłonie na potylicę. Odchylenie. Mocno. Wdech. Może mocniej niż ostatnio. Wydech. Skręt w prawą stronę. Anjaneasana. Wdech. I to już od razu jest początek drugiej części. Wydech. Dłonie mata. Prawa ręka. Góra. Wdech. Wydech. Dłoń mata. Wycofanie stopy. Lewa noga. Góra. Wdech. Wydech. Kolano do czoła. Wdech. Mała Utthitasana, wydech, dłonie na potylicę, wdech, delikatne odchylenie, albo wcale nie takie delikatne, wydech, skręt w lewą stronę, wdech, Anjaneasana, wydech, dłonie mata, prawa noga, góra, wdech, Chaturanga, wydech, pies głową w górę, wdech, pies głową w dół, wydech, no to co, lewa strona, lewa noga, góra, wdech, kolano, czoło, wydech. Odstawiamy stopę. Anjaneasana, wdech, wydech, dłonie, potylica. Wdech, odchylenie, może troszkę głębiej. Wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, początek drugiej części. Wydech, dłonie, mata. Lewa ręka, góra, wdech. Wydech, mata i noga, tył. Wdech, prawa noga, góra, wdech, wydech, kolano do czoła, wdech, mała Utthitasana, wydech, dłonie na potylicę, wdech, wygięcie, wydech, skręt, wdech, noga w tył, wyciągnięcie, wydech, dłonie mata, lewa noga, góra, wdech, wydech, Chaturanga, wdech, pies głową w górę i wydech, pies głową w dół. Wdech, spuśćcie między dłonie, przejdźcie
Przeskoczcie, wydech, głęboki skłon, wdech, całość góra i wydech, samastitihi. No dobra, przejdziemy do naszej trzeciej części. Zróbmy głęboki wdech, poczujmy swoje ciało, wydech, jeszcze jeden wdech i wydech, ruszamy, wdech, ręce góra i wydech, głęboki skłon, wydłużone plecy, wdech i chaturanga, przejście, przeskok, wydech, wdech, pies głową w górę i wydech, pies z głową w dół. No dobra, no to prawa stopa między dłonie i wdech. Z powrotem spotykamy się w Anjinyasana. Ustawcie pozycję i szczególnie teraz ustawcie biodra przodem do krótszej krawędzi, żeby to lewe biodro nie uciekało w tył, bo bardzo będzie nam to teraz przeszkadzało. Zostańmy jeszcze jeden wdech, żeby ciało zapamiętało, od czego zaczynamy. Wydech. To była nasza pozycja wdechowa, więc zostajemy. Zaś z wydechem skręcamy w prawą stronę, otwierając ręce szeroko na boki. Możemy kciuki skierować do góry. Staramy się spoglądać za prawą, czyli tylną ręką. Biodra opadają w dół. Staramy się też nie unosić barków w górę. Jeszcze spokojny. Jeden wdech. Wydech. No i to była nasza pozycja wydechowa, więc teraz z wdechem będziemy się odchylać w tył. W tym celu prawa ręka przechwytuje udo od zewnętrznej strony, im bliżej kolana, tym głębiej, a lewa ręka wyciąga bok. Staramy się tu opuszczać biodra w dół i tyle, ile można odchylać. Jeden. Wzrok można pokierować w pełnej pozycji w górę na dłoń. Dwa, ale myślę, że później w sekwencji już nie będzie za bardzo na to czasu. Okej. I trzy. To była wdechowa i teraz wydechowa. Z wydechem opuszczamy miękko i spokojnie tylne kolano na matę, cały czas trzymając za udo. Tu również staramy się wchodzić w wygięcie. Biodra opadają coraz niżej i możemy pozwolić sobie na to, żeby prawe kolano troszeczkę wychodziło nawet przed palce prawej stopy, bo odchylamy się w tył. Jeszcze jeden wdech i wydech. No dobra, to na wdechu puszczamy udo i wyciągamy prawą rękę w górę, również odchylając tyle, ile można w tył. Jeden. Można tu też rozluźnić grzbiet tylnej stopy. Dwa. To jeszcze bardziej wyciągnie taśmę przednią. To była wdechowa. Trzy. Więc z wydechem ręce wędrują na ziemię. Ja wiem, że czasem się nie uda tu dotknąć. To wtedy można położyć ręce na udzie. A jak się da, to podtrzymujemy się ziemią i znowu dodajemy wygięcie. Jeden. To jest nasz wydech. Dwa. Szkoda, że nie wzięłam ręczniczka. I trzy. I łagodnie z kolejnym wdechem uginamy tylną nogę i próbujemy dotknąć stopą do czoła. Jeden. Dwa. No albo nie ma, albo się nie uda, to też okej. I łagodnie. Trzy. Z wydechem rozluźniamy, dłonie wędrują na matę. Teraz unosimy biodra, prawa noga góra, wdech, chaturanga, wydech. Pies głową w górę, wdech i pies głową w dół, wydech. No to nauczyliśmy się na prawą stronę, to jeszcze nie umiemy na lewą. Lewa noga z przodu, Anjinyasana na wdech. No i zostajemy. Ta ostatnia część, przynajmniej dla mnie, jest taka najintensywniejsza, ale mam nadzieję, że te poprzednie części już dały nam takie rozgrzanie, które spowoduje, że damy radę przebrnąć przez tę ostatnią. No dobra, to wydech, skręt. I pamiętajcie, że zawsze te skręty są jakby w stronę nogi przedniej. To bardzo ułatwia sprawę, jakbyśmy nagle się zagubili. Wzrok w tył, biodra w dół. Jeden. Tylna noga może być prosta, ale można też trochę ją ugiąć. Dwa. Okej. I trzy. Ta była wydechowa, więc wdech, odchylenie. Przechwytujemy lewą ręką zewnętrzną stronę uda. Jeden. Odchylamy się coraz bardziej. Spokojnie oddychamy. Dwa. Chyba powiedziałam sama do siebie.
I łagodnie trzy. Z wydechem opuszczamy miękko, tak żeby nie uderzyć. To jest ważne, tylne kolano. I staramy się opuszczać biodra tyle, ile można. Jeden. Można pozwolić sobie na to, żeby to kolano przedniej nogi troszkę wyszło do przodu. Dwa. No dobra. I trzy. Ręka lewa dołącza do prawej na wdechu. Jeden. Klatka piersiowa otwarta, może grzbiet tylnej stopy. Choć jak będziemy płynąć, to pewnie już nie będzie czasu na zabawę grzbietem. Dwa, ale jak dacie radę, to jak najbardziej też. Okej, i trzy. Wydech, dłonie wędrują na matę i na wdechu. Znaczy, to jest cały czas wydechowa nasza pozycja, ale jakby jeszcze bardziej staramy się odchylić. Jeden. Dwa. Okej. I trzy. No to ta nasza wisienka na torcie. Wdech, uginamy nogę i próbujemy odnaleźć swoją stopę. Jeden. O, taką dzisiaj dużą kitkę, to mi łatwiej. Dwa. I trzy. Delikatnie wycofujemy się. Dłonie wędrują na matę. Wdech, biodra do góry i wydech, noga do tyłu, do góry, czaturanga. Wdech, pies i wydech. Pies z głową w dół i zostańmy. Trzy oddechy. Spróbujcie przypomnieć sobie całą ostatnią, trzecią część, jak wyglądała. Przećwiczcie ją w głowie. Okej, i trzy. No to co? No to ruszamy. Prawa noga między dłonie. Anjinyasana, wdech. Skręt w prawą stronę. Wydech. Odchylenie w tył. Wdech. Chwytamy udo. Wydech. Miękko. Tylne kolano mata. Wdech. Obie ręce w górę. Wydech. Dłonie na matę, opcjonalnie na udo. Wdech. Chwytam. Kopię się w głowę, wydech, wracam. Wdech, prawa noga w górę, wydech, czaturanga. Wdech, pies z głową w górę, wydech, pies z głową w dół, lewa strona. Lewa stopa między dłonie. Anjinyasana, wydech, skręcam w lewo. Wdech, odchylam w tył. Wydech, opuszczam miękko tylne kolano. Wdech. Obie ręce w górę, wydech, dłonie mata, wisienka na torcie, wdech, kopię się w głowę i wydech, wychodzę z pozycji. Lewa noga, góra, wdech, czaturanga, wydech, pies z głową w górę, wdech, pies z głową w dół, wydech, prawa stopa między dłonie, anjinyasana, wdech, skręt w prawą stronę, wydech, wdech, odchylenie. Wydech, tylne kolano mata. Wdech, obie ręce góra. Wydech, dłonie mata, głębsze odchylenie. Wdech, dotknięcie głowy. Wydech, dłonie mata. Wdech, prawa noga góra. Wydech, czaturanga. Wdech, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Ciekawe, czy też jesteś tacy zmęczeni. Lewa noga, wdech, do góry. Wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, odchylenie. Wydech, kolano mata. Wdech, obie ręce w górę. Wydech, obie ręce mata. Wdech, dotknięcie głowy. Wydech, dłonie mata, powrót. Lewa noga, góra, wdech. Wydech, czaturanga. Wdech, pies głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Dodatkowy wdech. Miękki wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Wdech, spójrzcie przed siebie. Przejdźcie między dłonie. Wydłużcie plecy. Głęboki skłon, żeby można było otrzeć pod czoła. Wdech, całość góra. I wydech. Samastitihi. Mamy już wszystkie części, teraz już tylko popłyniemy w długim, przyjemnym flow.
Stańmy na początku. Zróbmy sobie jeszcze jeden spokojny wdech. Spokojny wydech. I ruszamy. Wdech, ręce góra. I wydech, głęboki skłon. Wydłużone plecy, wdech. Chaturanga, wydech. Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dół, wydech. No to prawa noga, góra, wdech. Wydech, kolano do czoła. Odstawiamy stopę. Anjinyasana po raz pierwszy, wdech. Wydech, dłonie na potylicę. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w prawo. Anjinyasana, wdech, po raz drugi. Zaczynamy drugą część. Wydech, dłonie mata. Prawa ręka, góra, wdech. Wydech, dłoń mata, cofamy stopę. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, kolano do czoła. Wdech, mała utitahasta. Wydech, dłonie potylica. Wdech, wygięcie. Wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, anjinyasana po raz trzeci i trzecia część. Wydech, skręt w prawo. Wdech, odchylenie, chwytamy udo. Wydech, opuszczamy miękko kolano. Wdech, wyciągamy rękę w górę. Wydech, obie ręce mata, odchylenie. Wdech, dotknięcie stopą do czoła. Wydech, powrót. Wdech, prawa noga góra. Chaturanga, wydech. Pies głową w górę, wdech. I pies głową w dół, wydech. No to lewa strona. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, zaokrąglone plecy, kolano, czoło. Wdech, anjinyasana. Wydech, dłonie na potylicę. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w lewo. Wdech, początek drugiej części. Wydech, dłonie mata. Lewa ręka, wdech, do góry. Wydech, na matę wycofanie stopy. Wdech, prawa noga góra. Wydech, kolano czoło. Wdech, mała utitahasta. Wydech, dłonie potylica. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w prawo. Wdech, anjinyasana, na początek trzeciej. Wydech, skręt w lewo. Wdech, odchylenie. Wydech, tylne kolano mata. Wdech, obie ręce w górę. Wydech, dłonie na matę. Wdech, dotknięcie. I wydech, dłonie mata. Lewa noga, góra, wdech. Wydech, chaturanga. Wdech, pies góra. Wydech, pies z głową w dół. Dodatkowy wdech. Miękki wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Prawa noga, góra, wdech. Wydech, kolano, czoło. Anjinyasana. Góra, wdech, już wszystko znamy. Wydech, dłonie potylica. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w prawo. Wdech, ręce góra, druga część. Wydech, dłonie mata. Prawa ręka, góra, wdech. Wydech, dłoń mata, stopa tył. Wdech, lewa noga góra. Wydech, kolano do czoła. Wdech, mała utitahasta. Wydech, dłonie potylica. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w lewo. Wdech, zaczyna się trzecia część. Wydech, skręt w prawo. Wdech, odchylenie. Wydech, tylne kolano mata. Wdech, obie ręce w górę. Wydech, obie ręce mata. Wdech, dotknięcie. Wydech, dłonie mata, się tak kopię po tej głowie. Wdech do góry, chyba się otworzyło bardziej. Wydech, chaturanga, wdech do góry i wydech do dołu. No to lewa strona, lewa noga, góra, wdech. Wydech, kolano, czoło. Wdech, anjinyasana. Wydech, dłonie potylica. Wdech, odchylenie.
Wydech, skręt w lewo. Wdech do góry i druga część. Wydech, dłonie mata. Wdech, lewa ręka w górę. Wydech, ręka mata, cofamy stopy. Wdech, prawa noga góra. Wydech, kolano do czoła. Wdech, mała utitahasta. Wydech, dłonie na potylicę. Wdech, odgięcie. Wydech, skręt w prawo. Wdech, trzecia część, anjinyasana. Wydech, skręt w lewo. Wdech, odchylenie. Wydech, kolano mata. Wdech, obie ręce góra. Wydech, obie ręce mata. Wdech, kopnięcie. I wydech, dłonie mata. Prawa noga, tył, wdech. Wydech, chaturanga. Wdech, pies głową w górę. I wydech, pies głową w dół. Dodatkowy wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech. No przynajmniej 3 razy trzeba choreografię przećwiczyć. Więc z kolejnym wdechem prawa noga góra. Wydech, kolano do czoła. Wdech. Anjinyasa, no to ostatni raz. Wydech, dłonie potylica. Wdech, odchylenie może głębiej. Wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, ręce góra i druga część przed nami. Wydech, dłonie mata. Prawa ręka, góra, wdech. Wydech, dłoń mata, stopa tył. Wdech, lewa noga góra. Wydech, kolano do czoła. Wdech. Do małej utitahasty. Wydech, dłonie potylica. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w lewo. Wdech, trzecia część przed nami. Wydech, skręt w prawo. Wdech, odchylenie. Wydech, opuszczamy kolano. Wdech, obie ręce w górę. Wydech, dłonie mata. Wdech. Kopiemy w głowę. Wydech, dłonie mata. Prawa noga, góra, wdech. Chaturanga. Wydech, pies góra. Pies dół, wydech. No to druga strona. Lewa noga, góra, wdech. Kolano, czoło, wydech. Anjinyasana, góra, wdech. Dłonie, potylica, wydech. Odchylenie, wdech. Skręt w lewo, wydech. Ręce góra, wdech i druga część. Wydech, dłonie mata. Lewa ręka, góra, wdech. W dół cofamy nogę. Prawa noga, góra, wdech. Kolano, czoło, wydech. Wdech, mała utitahasta. Wydech, dłonie potylica. Wdech, odchylenie. Wydech, skręt w prawo. Wdech, zaczynamy trzecią część. Wydech, skręt w lewo. Wdech, odchylenie. Wydech, kolano, mata, obie ręce. Góra, wdech, wydech, dłonie, mata. Wdech, kopnięcie. Wydech, dłonie, mata. Wdech, noga, góra, chaturanga. Wydech, wdech do góry. Wydech do dołu, dodatkowy wdech, kolana, mata, wydech. Połóżcie się w balasana. Postarajcie się wyrównać oddech. Łagodnie z wdechem unieście się do góry. Dłużcie dłonie na kolana. Tu jeszcze przez chwilę spróbujcie opanować zmęczenie. Wyciszcie ciało. Możecie zakotwiczyć wzrok w jednym punkcie. Jeszcze 2 spokojne oddechy. Jeszcze 1. I łagodnie z wdechem
Przenieście dłonie na matę, unieście się do deski z wydechem czaturanga. Wdech pies głową w górę, wydech pies głową w dół. Usiądźcie w siadzie skrzyżnym, miękko połóżcie się już na plecach. Przyciągnijcie jeszcze przez chwilę kolana do klatki. Delikatnie pobujajcie się na boki. Chwyćcie za pięty, przyciągnijcie czoło do kolan. Łagodnie z wydechem opadamy, ręce szeroko, zróbmy wdech. Z wydechem przenieśmy nogi na prawą stronę i spójrzmy miękko w lewo. Na wdechu wróćmy do centrum i z wydechem przerzućmy nogi na drugą stronę. Spójrzmy w prawo. Z wdechem delikatnie do góry. Unieśmy nogi do viparity. Przez chwilę zostańmy. Możemy parę razy przyciągnąć palce z wydechem, na wdechu wyciągnąć palce do sufitu, tak żeby rozluźnić stopy, które dziś też miały dużo do zrobienia. I delikatnie wejdźmy do pozycji szczęśliwego dziecka. Chwyćmy za zewnętrzne krawędzie stóp, delikatnie pobujajmy się na boki, jeżeli jest to przyjemne. Jeżeli nie, zostańmy statycznie w pozycji. Odłóżmy stopy na matę w odległości równej szerokości maty. Teraz ręce jeszcze przez chwilę na boki, wnętrzami do góry. I przenieście kolana w prawą stronę i spójrzcie w lewo. Z wdechem unieście kolana do góry, z wydechem przenieście w lewo i spójrzcie w prawo. Wdech do centrum, głowa i kolana i wydech do boku. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, ostatnie dwa razy, wydech. Wdech i wydech, wdech do centrum, wyprostujcie nogi, połóżcie się wygodnie na pozycji relaksacyjnej, zamknijcie oczy i przed nami prawdziwie zasłużony relaks. Shavasana.
Powolutku zacznijcie pogłębiać oddechy. Pozwólcie sobie na to, żeby to właśnie oddech Was wybudził. Dodał Wam na tyle energii, żebyście mieli ochotę wstać. Delikatnie poruszajcie palcami stóp, dłoni, pokręćcie głową. Możecie się poprzeciągać. Możecie przyciągnąć kolana do klatki. Albo zrobić dokładnie to, co proponuje Wam zrobić Wasze ciało. Wolniutko, w swoim własnym, indywidualnym tempie. Wstańcie do góry, do siadu. Usiądźcie wygodnie, wydłużcie plecy, opuśćcie barki. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Bardzo serdecznie za dzisiejszą praktykę. Namaste. Mam nadzieję, że udało Wam się przetrwać. Nie wiem, czy tak samo jak na mnie ta praktyka wpłynęła tak na Was. Ja naprawdę czuję, że ona była dla mnie bardzo intensywna. Może nie tyle trudna, ale właśnie tę intensywność czuję mocno. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam. Zachęcam Was też do kliknięcia takiego dzwoneczka, bo tylko ten dzwoneczek daje Wam możliwość bycia na bieżąco z tym, co pojawia się u nas na kanale, a u nas na kanale pojawia się dużo fajnych rzeczy właściwie codziennie. Więc jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia na następnej sesji jogi.